wśród niechirurgicznych zabiegów napinających, czy można powiedzieć wręcz liftingujących skórę, najpopularniejszym obecnie zabiegiem są nici. O to najczęściej pytają pacjentki. Na czym polega ich fenomen? Dlaczego nici? Dlatego, że jest to tak naprawdę najbardziej efektywny liftingujący zabieg z zakresu medycyny estetycznej. Jest to alternatywa dla chirurgicznego liftingu, bez ryzyka powikłań, które towarzyszą zabiegowi operacyjnemu. Wraz z rosnącą popularnością nici na rynku pojawiło się ich wiele rodzajów. Są nici haczykowe, są nici gładkie i zapewne jeszcze kilka innych, których nie jestem w stanie w tej chwili wymienić. Jak dobrać właściwie nici do pacjenta? Na czym polegają różnice pomiędzy tymi nićmi? Przede wszystkim najważniejsze jest to, czego pacjent oczekuje. Jakiego liftingu oczekuje, jak długo ma ten lifting się utrzymywać. I odnośnie tego dobieramy odpowiednią metodę. Większy lifting dają zdecydowanie nici silikonowe, nierozpuszczalne. Poza tym mają szereg innych zalet, poza tym, że nie dają zwłóknień, co mogą dawać nici rozpuszczalne. Poza tym są mniej wyczuwalne przez pacjenta ze względu na to, że są cieńsze, są elastyczne i przede wszystkim bezpieczniejsze. A jaki pacjent jest najlepszy, jaka skóra jest najlepsza do zabiegu nićmi? Do zabiegu za pomocą nici silikonowych tak naprawdę do końca nie ma znaczenia skóra pacjenta, dlatego że też ten zabieg możemy wykonywać przy skórach cienkich. A konkretnie jakie zabiegi możemy wykonać? Bo lifting to jest bardzo ogólne określenie. A konkretnie gdybyśmy miały podzielić na określone partie, to co jesteśmy w stanie za pomocą nici, mówiąc kolokwialnie, naciągnąć? Bardzo fajnie te nici sprawdzają się w przypadku liftingu dolnej części twarzy, tak zwanych chomiczków, w przypadku liftingu brwi, pośladków, nawet piersi. A czy zabieg boli? Bo zabieg przeciągania nici wygląda, może wyglądać dla niektórych pacjentów dość groźnie, czy przynajmniej niepokojąco. Czy ten zabieg jest bolesny? Nie, ten zabieg jest wykonywany w znieczuleniu nasionkowym, kolokwialnie mówiąc tak jak przy szyciu ran. Zresztą można zobaczyć w trakcie zabiegu, że pacjent leży bardzo spokojnie, nie odczuwa bólu. Że jest to praktycznie zabieg bezbolesny. A jakie są przeciwwskazania do tego zabiegu? Generalnie tak, oczywiście jest tutaj bardzo mało przeciwwskazań odnośnie nici silikonowych, natomiast większość tych przeciwwskazań to są typowe przeciwwskazania jak przy innych zabiegach z zakresu medycyny estetycznej, czyli oczywiście ciąża, karmienie piersią, aktywne choroby zapalne skóry, zaburzenia krzepnięcia, alergia na składniki materiału, alergia na środki używane do zabiegu. Choroby nowotworowe, aktywne i choroby autoimmunologiczne. A czy lift za pomocą silikonowych nici można łączyć z innymi procedurami podczas jednego zabiegu na przykład? W moim odczuciu nie, dlatego że jest to jednak bardziej agresywny zabieg z zakresu medycyny estetycznej. Jest większy obrzęk, dlatego niezbyt fortunne jest wykonywanie w tym czasie innych zabiegów. Wiąże się to z większym ryzykiem powikłań po tamtych zabiegach, dlatego raczej nie zalecam wykonywania wielu zabiegów razem z tym zabiegiem. W ogóle nie zalecam wykonywania innych zabiegów razem z tym zabiegiem. To powinien być izolowany zabieg. A po jakim czasie można włączyć inne procedury zabiegowe? Oczywiście, trzeba dać chwilę czasu sobie na rekonwalescencję. No, około miesiąca czasu nie zalecamy wykonywania innych zabiegów z zakresu medycyny estetycznej, ani kosmetycznych po tym zabiegu. A czy po tym czasie, po tym miesiącu, co lubią nici? Jakie inne zabiegi? Czy to są mezoterapie, czy może jakieś inne jeszcze zabiegi, które dadzą nam ten efekt naprawdę wow, taki dopełniający już ten lift? Pamiętajmy o tym, że te nici nie działają tak jak nici haczykowe rozpuszczalne, czyli że rozpuszczając się pobudzają pewne procesy regeneracyjne. Te nici robią tylko lifting.
tak? Czyli nie zwiększą gęstości skóry, nie odżywią jej, więc oczywiście możemy po tej terapii wykonywać tradycyjne zabiegi z zagęszczeniem tkanek typu osocze bogatopłytkowe, typu mezoterapia igłowa oraz wypełniacze jak najbardziej. A teraz muszę zapytać o to, o co najczęściej pytają pacjentki, czego się obawiają. Prowadzając nić musi być jakiś punkt wejścia i punkt wyjścia. Mhm. I przez te punkty przeprowadzana jest nić. Mhm. Czy później na skórze zostaną widoczne ślady? Nie, absolutnie. Te miejsca przykucia zagoją się i wszystko będzie wyglądało tak jak do tej pory. A nie, nici nie ulegną przesunięciu, na przykład przy mimice naturalnej? Z mojego doświadczenia wynika, że te nici zdecydowanie rzadziej się przemieszczają niż nici haczykowe rozpuszczalne. Ma tutaj wpływ niewątpliwie to na to, że są elastyczne, a także to, że drugi koniec nici jest przeprowadzony w skórze owłosionej głowy, w związku z tym to zakotwiczenie jest jakby mocniejsze. A czy te zabiegi w jakiś sposób należy powtarzać? Czy to jest jeden zabieg na całe życie? Tak, jest to efekt na stałe. Czy założone nici są przeciwwskazaniem do późniejszego ewentualnego chirurgicznego liftu twarzy? Generalnie przed późniejszym, jeżeli ktoś rozważa chirurgiczny lifting twarzy, to oczywiście trzeba nici usunąć. Czyli jak dobrze rozumiem, nici są faktycznie dobrą alternatywą, rozwiązaniem dla odmłodzenia skóry szybkiego i skutecznego. Jak najbardziej i przede wszystkim bezpiecznego.